Na Dzień Dziecka zróbmy sobie, ale nie wiem jaki, to jest w ciemno, więc nie wiem, czy to jest z zakresu takiego boomera z moich lat, czy raczej kogoś, kto ma teraz może z 20, więc no, może być to zlepek dziwnych kreskówek, których ja już nie oglądałem, jak już może byłem za stary na to. Chociaż niektórzy twierdzą, że na bajki i kreskówki nigdy nie jest się za starym. Słuchajcie, Generator Rex. No to jest coś w miarę nowego, bo ja nigdy tego nie widziałem, ani jednego odcinka. Totalnie nie wiem, co to jest. Natomiast Pokémony myślę, że tutaj na przestrzeni naprawdę wręcz dekad Pokémony potrafiły wychować wiele dzieciaków. Znaczy wychować. No ludzie oglądali, bawili się tym i do dzisiaj się bawią, nie? Ja Pokémony wybieram. Lecimy dalej. Dobra, z tych dwóch wybieram Dextera. Mimo że SpongeBoba uważam za nie kreskówkę dla dzieci, tylko dla wszystkich, bo to jest tak naprawdę i dla starszych, i dla dzieciaków. A czasami nawet uważam ją, że ona się nie nadaje dla dzieciaków, tylko dla starszych. Trochę jak taki South Park, chociaż ona jest taka, no, ona jest taka delikatna. Natomiast Laboratorium Dextera też popieprzone było, ale tam były niektóre bardzo klasyczne, epickie akcje i Laboratorium Dextera zajebiste było moim zdaniem. Ja biorę. To jest mój ranking, to nie jest obiektywny, pamiętajcie. Johnny Bravo czy zwyczajny serial? Johnny Bravo, bo ja uwielbiałem czekać, aż on poleci. Nie rozumiałem większości tekstów, które on tam robił. Śmieszyło mnie to, jak dostawał plaskacze od bab i lądował twarzą na asfalcie. Ale później oczywiście wiele z tych takich podtekstów było do zrozumienia, tak? Oj, słuchajcie, to jest mega ciężki wybór. To jest giga ciężki wybór, bo Jetsonowie byli odwrotnością Flintstonów. Były teorie, że oni żyją w tym samym momencie, tak naprawdę. Że Flintstonowie na dole, a Jetsonowie w powietrzu gdzieś u góry i oni o sobie nie wiedzą, że istnieją. I Tom i Jerry. Jezu, bo Jetsonowie miały polski dubbing też i świetnie się to oglądało. Hanna-Barbera, nie? Hanna-Barbera na kasetach. O Boże. Dobra, słuchajcie, ciężki wybór. Tom i Jerry czy Jetsonowie? Wkurzało mnie w Jetsonach, że ten ojciec jest takim tempakiem. W ogóle Jetsonowie mi strasznie przypominają... Wiecie, kogo mi przypominają Jetsonowie? Świat według Bandich. Patrzcie, jest ojciec, taki guptas. Żona, pieniądze by chciała. Synek chyba najmądrzejszy z nich wszystkich. Jest pies, jest córka, też jakaś taka nieogarnięta. No ja biorę Tom i Jerry mimo wszystko. Kurde, Flapjack czy Danny Phantom? Tego w ogóle nie oglądałem, bo to jest Nickelodeon. W ogóle jakieś tam przypały były podobno z tym założycielem. To ja to wybieram, bo to kojarzę. Król Szamanów czy Niesamowity Świat Gumbala? Słuchajcie, ani jednego odcinka Króla Szamanów nie oglądałem. A Gumbal to już, to jest za nowa rzecz. Gumbala to ponoć oglądają też starzy ludzie teraz. Ja Króla Szamanów nie oglądałem, tego Gumbala kliknę se. Mój kumpel z WF-u jest małpą. Co? Tak się nazywa to? Flintstonowie! Nie no, tutaj klikamy Flintstonowie. Świetne! Flintstonowie byli świetni, lepsi niż Jetsonowie. Flintstonowie byli zajebiści. I w ogóle tam bardzo sprytnie były te wplecione różnego rodzaju takie teksty łamiące tą czwartą ścianę, czyli oni tam często dyskutowali na temat przyszłości i gadali tak, że a, ciekawe, nie? I się śmiali, że no, na pewno, może kiedyś wymyślą coś, że będzie można robić na odległość. Ale ty głupi jesteś i takie różne fajne teksty. Klasa, nie no, Kacze opowieści, ale to są jakieś nowoczesne dla nowodzieciaków to są jakieś Kacze opowieści, to, ale ja głosuję tak poza klasycznymi DuckTalesami, tak? O, tutaj Wojownicze Żółwie, moi drodzy. I to są jeszcze takie fajne, takie starożytne. Stare Żółwie Ninja, Pizza Pepperoni. O, genialny, no nie, co to musi być? To Żółwie Ninja, muszą być turtlesy.
Klub Przyjaciół Myszki Miki, mimo że jest bardzo, bardzo dziecinny, to jest super był dla dzieciaków. No i Ed in Eddy, to była jedna z tych bajek, gdzie jak mama widziała, że ja coś takiego chcę oglądać, to powiedziała, żebym lepiej tego nie oglądał. To znaczy nie zakazała mi, ale powiedziała, że to jest tak głupie i brzydkie, że nie powinienem tego oglądać. No wezmę to. Steven Universe i Wróżkowi Chrzestni. Nie znam ani tego, ani tego. To wygląda jakby wyszło spod ołówka atomówek. Twórców atomówek i Dexterowych. Więc to wygląda jak z kartuna. Więc wezmę to po prawej. Między nami misiami i Shaolin Pojedynek Mistrzów. Nie oglądałem ani tego, ani tego. To mi wygląda na coś ciekawego, niczym Dragon Ball. Wezmę to Shaolin. Kotopies, o Boże, ja sobie to przypomniałem, jakie to głupie było. Jakie to było głupie. No biorę tego... Nie no, biorę tego kotopsa. Świat według Ludwiczka, o jest. To dobre. I nie no, Looney Tunes. Mimo wszystko, Looney Tunes. Ludwiczek Ludwiczkiem, Looney Tunes, tu jest za dużo fajnych postaci, żeby to odrzucić. Za dużo. Diabeł Tasmański, Daffy, Królik Wax. Nie no, za dużo. I ten szalony rewolwerowiec, co on tak zawsze strzelał i się unosił tak. Pow, 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 pow! I się unosił w powietrzu, nie? On tak strzelał, kurde, zajebiście. Oj, ciężkie się wylosowało. Bolek i Lolek, polska nostalgia, świetna, fajna animacja. Chyba z Łodzi? Czy z Bielska-Białej? Nie kojarzę teraz. Power Rangers z Bielska. No Power Rangers, jedna rzecz mi się nie podobała w Power Rangersach. Połowę Power Rangersów było zawsze takich samych. To znaczy te przemiany, te przyloty, to było wszystko pre-recorded, zawsze to samo. I tam się dużo nie zmieniało, nie? Tam się zmieniał tylko... jak to się mówi, nie proceder, tylko tam się powód zmieniał, że dlaczego dzisiaj znowu zaatakowali, że dlaczego dzisiaj doszło do tej walki, tam tylko to się zmieniało, a reszta było takie same. Dobra, Bolek i Lolek. Nie no, Simpsonowie, ale Simpsonowie przerażający są troszkę. Troszkę to mało powiedziane, Simpsonowie. Kurde, Bakugany i Benteny. Wiecie, że ja już jestem za stary i na jedno, i na drugie. Bakugany to ja nie oglądałem, a Benten to ja już byłem wtedy... A ja już bajek nie oglądałem, to się chyba Benten pojawił. Ha. Myślę, że Bakugany nie są złe. Benten, pamiętam, że jakaś taka zabawka była w Kaczorze Donaldzie czy czymś, że taki zegarek plastikowy można było. Mieliście plastonowy, mieliście, moi drodzy, plastikowy zegarek Bentena? Ja biorę Bentena przez jego gadżety. Yu-Gi-Oh! I Finash i Ferb. Ja nie oglądałem Yu-Gi-Oh! Finasha i Ferba. Coś tam się oglądnęło kiedyś, więc biorę Finasha. Dobra, tutaj się zastanówmy, bo Krowa i Kurczak to była jedna z najgłupszych kreskówek ever. Brzydkie ryje, strasznie głupi humor, prymitywny, okropnie obrzydliwa czasami. A Jagody nie kojarzę, to chyba dla dziewczyn. Krowa i Kurczak. Nie no, Reksio. Tu nie ma co gadać. To jest Reksio i koniec. Kropka. Reksio jest ponadczasowy. Reksio is good. W ogóle to są kreskówki, co już się nie robi ich w taki sposób, więc miło się patrzy na to, w jaki sposób one zostały namalowane. Smurfy. Wujcio, dobra rada. Smurfy! Tutaj są nowoczesne, trójwymiarowe. Ja jednak, bo to jest z filmu, nie? Chyba. Ja jednak jestem za... Stare Smurfy były świetne. Stare Smurfy były dobre, bo one pokazywały też... Znaczy, ja se to tak tłumaczę, że Smurfy pokazywały taką... To była symulacja życia w społeczeństwie, że każdy się różni. I nie tak jak wam inni mówią,
że w świecie każdy jest równy i może być kim chce, bo to jest, kurde, największa głupota zakrawająca o skrajne, dziwne lewactwo komunistyczne. Tylko każdy się różni i każdy jest do czegoś zdolny. Każdy ma plusy i minusy, tak? I to było fajne w Smurfach, że oni byli... Znaczy, teraz by ktoś powiedział, że to jest niedobre, że oni przez to byli stygmatyzowani, tak? Że był na przykład śpioch, że był jakiś Maruda, że był jeszcze, no, Laluś. No. Smurfy. Kurde, muminki. No wiadomo, Buka. Niektórzy nie wyrośli z muminki. Fińska bajka. Muminki. Wyspa totalnej porażki? Nie, to takie. To już chyba pokolenie po mnie. To tak mi się wydaje, że jak ja mam 35, to chyba jak ktoś teraz ma 25, to może oglądał Wyspę totalnej porażki. To chyba nie powstało jeszcze wtedy. To nie było tej bajki. Dobra, muminki. Dobra, dajmy dalej. Najlepsze kreskówki. Kurde, widzowie, no pora na przygodę. No, pora na przygodę świetna. Nie, no, pora na przygodę jest świetna. I to jest taka... To nie jest dla dzieciaków, nie? Stricte, że dajesz to tam pięciolatkowi i wstyd oglądać. Nie, no, ona jest naprawdę dobra. Pora na przygodę, to można oglądać. Nie no, widzowie, szanujmy się. Oj, byczki. Napijmy się, no, Dragon Ball. Wiadomo, że dają. Nie no, jaki hojrak. Dragon. Słuchajcie, Dragon Ball. Tylko i wyłącznie najlepsza, najbardziej ulubiona. Znaczy, teraz w sumie mógłbym zakończyć już ten ranking, ale jeszcze nie wiem, co będzie dalej, więc może będzie coś na równo. Johnny Test, Dom dla Zmyślonych. Pani Foster, to kojarzę, chociaż ja nie byłem jakimś widzem tego i Johnny Test tego nie, czyli Pani Foster wezmę. Kryptonim Klan na Drzewie, nie. O, to ani jednego nie znam. Tego misia kojarzę wizualnie. Cartoon Network. A, to może gdzieś go widziałem parę razy. To może widziałem. Więc to dam. Ej, dobra, ani to nie jest mi znane. Ani to. Shoulder. To wygląda jak coś lepszego, te bliźniaki. Bliźniaki jak coś lepszego wygląda. Scooby-Doo. Dobra, Scooby-Doo wygrywa. Świetna sprawa. Ja wam powiem tylko tak, widzowie. Uwielbiałem oglądać Scooby-Doo. Nawet Dandar bym se pooglądał. I powiem wam szczerze, jak ktoś uważa, że wyrósł z bajek, to uwierzcie mi, że są też wersje inne. I nie sądziłem, że ci aktorzy aż tak się dobrze odnajdą w tych innych wersjach. No, nie wiedziałem. Dobra, co dalej? Jimmy Neutron. Coś bardzo nowego to jest, bo to jest ten program, którego nie było kiedyś. I Clarence. Jimmy Neutron. Nie ma to znaczenia, co kliknę, bo i tak to odrzucę w następnym. Młodzi Tytani, to kojarzę. I Amerykański Smok. Nie, Młodzi Tytani. To było okej chyba. To nawet gdzieś tam coś mi przemknąłem. To było takie... Ale to? Amerykański Smok. Teen Titans to się nazywało, tak? A, Atomówki i Samurai Jack. Ojoj. Samuraj był świetny. I Atomówki były świetne. Samuraj taki Sigma, a Atomówki były... Bo Atomówki wręcz... One nie były dla dzieci... One nie były dla dziewczynek tylko.
One były takie... No niby ktoś powie, że to dla dziewczynek, no ale to chyba wszyscy oglądali. Nie ma znaczenia, czy to był chłopak, czy dziewczyna. Nie no, Jacka dajemy. Samurai Jack, tak. Ło, panie, ta baluga, Jakubie, zrób mi loda i tak dalej. Coś, co nie istniało nigdy. Ta baluga, dzielny ta baluga, dany ta baluga, da 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 da. Dzielny ta baluga, da 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 da. Dobra, lecimy. Teraz będzie przyspieszona wersja. Krowa, kurczak? Nie. Tom i Jerry. Scooby-Doo. Tu szybką akcję, taki Tinder. O Jezu, Simpsonowie. Lepsze, bardziej różnorodne. Bolek i Lolek czy Pora na przygodę? Tutaj polskość wygrywa. Tu polskość wygrywa. Pokemony, przepraszam. Samuraju, niestety muszę odrzucić. O Boże, no to tutaj Laboratorium Dextera, to oglądałem kiedyś i sam... Dragon Ball oczywiście, Jimmy Neutron to chyba najgorsza z tych wersji, która może konkurować z Dragon Ballem. Pani Foster. Wojownicze Żółwie Ninja. Eddie. Zwariowane Melodie. Reksio, Polska Górą. Muminki. Ben 10 czy Smurfy? Smurfy? Bliźniaki Kramp? Flintstonowie? I lecimy. Top 8. Reksio Melodie. Dobra, i teraz wchodzimy do tego, że jak miałbym zobaczyć wieczorynkę z Reksiem czy z Melodiami, to wolę z Melodiami. Bo ja wam powiem, Reksio był świetny, ale jeżeli miałbym z tych dwóch wybrać, to wolę Melodię zobaczyć, bo wiem, że tam będzie totalna rozwałka i trochę bardziej tam dynamicznie, dużo się działo więcej niż w Reksiu, uważam. I wtedy bym wolał tę Melodię mimo wszystko. Smurfy czy Dexter? No tutaj Dexter, bardziej zadziorna gra, bajka, bardziej zadziorna taka, nie? Tak samo Tom i Jerry. Pani Foster, okej. Okay. Spoko, miłe takie, nie? Cozy czasami tam nie. Ale Tom i Jerry jednak, tak? Figle, pranki, wesołość. Bolek i Lolek czy Muminki? No wolałbym Bolka i Lolka zobaczyć niż Muminki, bo ja wam powiem, że z tymi Muminkami było tak, że ja bardzo często się po prostu dosłownie może nie bałem, ale chyba znudziłem się w pewnym momencie, bo ten Włóczyki tam był taki spokojny, on se szedł na bombie. Włóczyki był zjarany zresztą zawsze. Bolka i Lolka biorę. Nie no, Dragon Ball niż Bliźniaki. Bierzemy Dragon Balla. Scooby-Doo czy Simpsonowie? Scooby-Doo. Wojownicze Żółwie czy Ed, Ed and Eddie? Żółwie. Pokemony niż Flintstonowie, przepraszam, Pokemony. No nie, no to już wiemy, co wygra. No to już tu nic nie zagrozi. Nie, tu nic nie zagrozi. Tu już nie ma opcji. Tutaj Pokemony. No ja myślę, że finał jest znany. Finał jest znany i tutaj będzie Dragon Ball z Pokemonami. No i teraz jest kwestia, czy Dragon Ball, czy Pokemony. No ja bym wziął Dragon Balla, ale taka ciekawostka. Dragon Balla oglądałem kiedyś wszystkie odcinki w młodości i ciężko mi było zobaczyć wszystkie odcinki później po latach. Pokemony łatwiej jest nadrobić i Pokemony jakieś takie, nie wiem, znaczy, kurde, bo Dragon Ball jest świetny i można go oglądać po latach, ale ja nie oglądałem Super. Supera nie oglądałem już. Dobra, bierzemy ale was zrobiłem, że Pokemony! Ale i Pokemony wygrały. Tak jest. A wy, jaką baję byście z tego wybrali? Dajcie znać. Pozdrawiam, Bonkol Life.